Szanowne panie, szanowni panowie, dzień dobry. Witam serdecznie na spotkaniu Ruchu Patriotycznego w Mielcu. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować panu Józefowi Serafinowi, że zorganizował nam dzisiaj to spotkanie. Łączę z tym duży sukces, że mimo że mamy niedzielę popołudnie, potrafił pan Józef zachęcić, żeby tak licznie państwo tutaj się dzisiaj zgromadzili. Chciałbym tutaj powitać serdecznie jeszcze raz wszystkich obecnych, a przede wszystkim osoby, które są z nami po raz pierwszy. Jak wiemy, historia pomordowanych Polaków, szczególnie w Katyniu w 1940 roku, jest państwu bardzo dobrze znana. My tutaj na swoim terenie też mamy takie miejsca, chociaż nie ma się czym szczycić, jest to smutna historia. Na ziemi podkarpackiej byli mordowani Polacy przez NKWD, określani mianem zdrajców lub przeciwników politycznych. To miejsce to obóz NKWD w Strzebuszce w lesie Turzańskim. I taki będzie dzisiaj nasz temat. Turza, Mały Katyń. Naszymi prelegentami są panowie. Historyk, działacz społeczny, były pracownik Muzeum Etnograficznego, antykwariusz, autor licznych publikacji historycznych, pan Janusz Kutnik. Drugim naszym prelegentem jest rolnik posiadający gospodarstwo rolne we wsi Trzebuska, tam gdzie te mordy się dokonały. Jest to działacz opozycyjny, przedstawiciel Stronnictwa Ludowego Ojczowizna, zaangażowany przede wszystkim w nagłaśnianiu i ujawnianiu zbrodni NKWD w Turzy. Pan Kazimierz Kozak. Jeszcze chciałem tylko poinformować, że końcem czerwca pan Józef. Tak, proszę. Pan Józef końcem czerwca jeszcze zorganizuje spotkanie z panem Maciejem Kurkuciem na temat kłamstwa PRL-u, ale dokładniejsza data będzie jeszcze państwu podana. Głos oddaję naszym gościom. Jak tak będę trzymał mikrofon, słychać dobrze? Dobrze. Proszę państwa, sprawa Turzy, mordu w lasach turzańskich, to jest taka sprawa, która zebrała w ciągu kilkudziesięciu lat dwie, trzy nawet różnego rodzaju warstwy. Pierwsza warstwa to jest taka typowo historyczna, druga warstwa to jest warstwa starań różnych ludzi, właśnie jak pokażę, proszę panu, ujawnienie tej zbrodni, ale nie tylko, bo było bardzo wiele środowisk, które chciało tą zbrodnię ujawnić i nikomu się to jakoś nie udawało, ale to w trakcie będziemy o tym mówić, jakie były zabiegi służb specjalnych, służby wojskowe, bezpieka i tak dalej. Wszyscy byli w to zaangażowani, włącznie z Komendą Główną MO w Warszawie. I trzecia warstwa to jest taka, powiedziałbym, warstwa natury psychologicznej, troszeczkę takiej mentalnej. No bo jak to jest, że tyle lat po okrągłym stole ktoś nam obiecywał Polskę niepodległą i nadal nic nie wiemy, prawda? No. Także ja bym zaczął tylko od tego, że powodem istnienia praktycznie około 120 tego typu obozów, w których nie tylko przetrzymywano aresztowanych, nie tylko Polaków, bo i Rosjan, Ukraińców, Azerbejdżanów, nawet Kazachów, ale też Węgrzy się trafiali w tych obozach. Głównym powodem, tworzenia tego typu obozów na terenie całego pasa wschodniego, jak front w 1944 roku stanął na tej linii Wisły w kierunku na Dębice, tam w kierunku na Zagłębie, prawda? Głównym powodem było powstanie PKWN-u. Powodem powstania tych obozów. To już nie chodziło tylko o to, że władze sowieckie w swoim głębokim zamiarze miały w Ministerstwie Polskiej Inteligencji, tego zaplecza tej inteligencji również Armii Krajowej. Ale to było również powstanie. Dlaczego? Bo PKWN dawał rękojmie gwarancję rządowi sowieckiemu, że udzieli mu wszelkich pełnomocnictw bez żadnych skrupułów. Jeżeli chodzi o układ w Teheranie z 1943 roku odnośnie granicy, bo tu ma bardzo ważna sprawa dla Stalina, prawda?
wsunąć granice na Bogu. I druga sprawa to jest oddać ręce sowieckie. I to rzeczywiście, jak Henryk Różański został szefem bezpieczeństwa publicznego przy PKWN-ie, Różański oddał pełnię władzy sądowniczej instytucjom sowieckim. Zarówno przyfrontowym sądom, Trybunałom Wojennym, jak i tym sądom, bo jeszcze był sąd wojskowy przy PKWN-ie, jak wiemy, prawda? Więc Różański właściwie oddał pełnię władzy, jeżeli chodzi o sądowniczą, łącznie z karą śmierci w ręce Sowietów. I tu się zaczął cały problem, czyli problem, gdzie się zaczął. Teheran, zaraz mniej więcej w tym samym czasie, Wanda Wasilewska, prawda, Związek Patriotów Polskich, już troszeczkę czasu to, bo już w zasadzie zaraz po tym fakcie pierwsza armia, pierwsza dywizja Kościuszki na czele z generałem Berlingiem Zygmuntem, tak, dostał generała i wtedy się zgodził, prawda, zostać dowódcą pierwszej dywizji. No i zaraz potem PKWN, to jest prawda, lipiec, dekret, to jest tak zwany manifest do narodu polskiego się to nazywało, prawda? I to i właśnie od tego PKWN-u, właściwie od tej Polski Lubelskiej wszystko się zaczęło. Ja teraz przekażę koledze Kaziowi. Kaziu zacznie mówić o tych najistotniejszych sprawach dotyczących obozu. Może on jeszcze troszeczkę pociągnę tak na ten temat. Dlaczego ja zacząłem od tego PKWN-u? Jak Państwo wiecie, Churchill i Roosevelt zgodzili się, bodajże 1 grudnia to było tam podpisane, w Teheranie, że granica będzie przebiegać według tej linii na pół, prawda? I właściwie od tego momentu rząd londyński, czyli rząd na emigracji właśnie z prezydentem, byli bezradni wobec tego całego układu, bo tu stali Churchill, prawda? Właściwie oni sprawili taką sytuację, dopuścili do takiej sytuacji, że zarówno rząd emigracyjny, prezydent, jak i ośrodki emigracyjne polskie, które wcale niekoniecznie były związane i nie popierały nawet rządu polskiego, ale to były ośrodki, które pracowały na rzecz całości i niepodległości państwa polskiego. Całości i niepodległości, nawet powracano do tej idei kościuszkowskiej, insurekcji, nie? Że całość, niepodległość i nie ma mowy o niczym, tak? Więc dlatego zaczęło od tego PKWN-u, bo tu się w zasadzie wszystko, to jest rdzeń całego problemu marginologii tego całego narodu naszego polskiego. Jeszcze dodam, że w tym temacie, o którym będziemy mówić, jeżeli chodzi o tego typu obozy na terenie, który nas interesuje, to jest obwód Armii Krajowej Kolbuszowa, który wchodził w skład Inspektoratu Rzeszowskiego, prawda? I na terenie obwodu AK Kolbuszowa, Kefir Kryptonium bodajże, były dwie placówki. Były placówka Sosna 1 i Sosna 2. Dzisiaj właściwie wszystko, co będziemy mówić o tej placówce Sosna 2, gdzie się rozgrywały te wszystkie rzeczy, czyli Trzebuska, Turza, Sokołów. Jeżeli chodzi o sprawy związane z działalnością AK, bo ktoś powie, no dobrze, no przecież AK nic takiego strasznego nie robiło tym Sowietom. Owszem, robiło, ale to raczej w kierunku na północ, białostocki, prawda? Nie wiem, czy Państwo wiecie, żyje do dzisiaj człowiek, który był uczestnikiem procesu 16 w Moskwie. Jeden żyje, ale on był przywieziony przez NKWD z Syberii po to, żeby go wystawić przeciwko generałowi Okulickiemu jako oskarżyciela, jako świadka oskarżenia. To jest pan Czesław Łotarewicz. Tak może inny wątek troszeczkę poruszyłem, ale tam były trochę inne sprawy. Oni po prostu polskie AK, czy nawet narodowe oddziały wojskowe, oni po prostu rozprawiali się w sposób bardzo zdecydowany z sowieckimi, tymi pierwszymi przyczółkami partyzanckimi. To były charakter taki partyzancki troszkę, to zgrupowane partyzanckie radzieckie, które wchodziły na tereny polskie przed wejściem głównej armii, zwłaszcza artylerii i czołgów, no nie? I teraz, jeżeli chodzi o ten obszar sokołowski, to właściwie od samego początku Armia Krajowa, dowódca tego całego obwodu Kolbuszowa, który miał pod sobą również ten Sokołowa i okoliczne miejscowości, Boryna, bodajże nazwisko, Kaziu, Boryna nazwisko, nie Radziszewski, nie pamiętam nazwiska. To jest właśnie taka sprawa, że to nazwisko, jeżeli chodzi o Borynę, szefa tego obwodu kolbuszowskiego, pojawia się dopiero od kilku lat w różnych publikacjach. Dlatego przepraszam, że nie pamiętam tego nazwiska. I teraz w sytuacji, kiedy już Rosjanie byli właściwie pod Sokołowem Małopolskim, Armia Krajowa włączyła się do całej akcji przejmowania, najpierw w Kolbuszowie oczywiście zaczęła to Armia Krajowa robić,
później w Sokowie Małopolskim. Ale okazało się, że w tej całej sytuacji armia krajowa nigdy przez okres tych dwóch tygodni nie wystąpiła przeciwko oddziałom Armii Czerwonej. Więc można się było spodziewać, że no nie będzie aż tak głębokich represji. Ale w tym czasie, 1 sierpnia, 2 sierpnia, Boryna wydaje rozkaz swoim oddziałom, żeby po prostu rozwiązał oddziały i wydał im wyraźny rozkaz, żeby nie występowali zbrojnie przeciwko Sowietom, bo Sowieci zrobią taki odwet jak Niemcy, że będą mordować ludność cywilną. Podobny odwet robili Niemcy na tamtym terenie, kiedy Gwardia Ludowa po prostu tam sobie grasowała. Zabili jakiegoś Niemca, no a w odwecie oczywiście 100 ludzi, Niemcy wywozili 100 ludzi, wywozili do obozu. Nie? I teraz, kiedy Boryna wydał taki rozkaz, oczywiście żołnierze AK spełnili go w 100%. Ani jeden żołnierz po prostu nie odmówił wykonania rozkazu akurat na tym terenie. A to było około 1600 osób pod bronią w tamtym terenie, w obwodzie Kolbuszowa. Około 1600 osób pod bronią. No i jaka była sytuacja? Kiedy ci żołnierze już oczywiście rozwiązano te oddziały i tak dalej, zaczęły się dopiero represje. Sowieci zażądali, żeby wszyscy żołnierze Armii Krajowej złożyli broń. Oczywiście ci nie chcieli składać broni, nie chcieli wyciągać z tych swoich magazynów, zwłaszcza broni automatycznej, nie? Tam ktoś tam złożył jakiś pistolet, jakiś karabin i na tym się skończyło i te represje zaczęły się nasilać. W związku z tym wszystkim, jak Państwo wiecie, zresztą był taki rozkaz, zaraz jak było powstanie warszawskie, już 2 sierpnia, w tym samym więcej czasie, jak Boryna zażądał rozwiązania oddziałów, wydał taki rozkaz, w tym samym czasie część środowisk Inspektoratu Rzeszów, łącznie on był chyba wtedy w stopniu kapitana, tak, zaczęło myśleć nad tym, co zrobić, żeby sformować te oddziały, które były jeszcze gotowe bojowo, miały broń ukrytą, żeby formować te oddziały i żeby, no jeżeli tylko będzie taka możliwość, iść na pomoc walczącej Warszawie. No i tutaj właściwie zaczyna się taki wątek już związany z tym obozem w tym momencie. Żołnierze się grupują, jedni chcą iść, drudzy oczywiście wiedzą, że to nie ma sensu. Byli nawet tacy dowódcy w jakiejś tam placówce, nie pamiętam w której, to nie obrażę nikogo w tym razie, którzy wręcz mówili, że mają informację, że jeżeli w ogóle będą się grupować takie oddziały, to będą wszyscy zamordowani, otoczeni przez oddziały NKWD-owskie i SMERSZ-a. SMERSZ-a oddziały bardzo wspierały NKWD. Zresztą oni zajmowali się tą tak zwaną kontrrozwiedką, tak? Czyli całym tym środowiskiem, bardzo podejrzanym politycznie, związanym z rządem rodyńskim. I były specjalne takie grupy operacyjne SMERSZ-a, były o wiele bardziej okrutni ludzie tam byli w SMERSZ-a niż w NKWD. Ponieważ oni mieli tak daleko posunięte kompetencje na szczeblu dywizji, że mogli na miejscu zastrzelić każdego praktycznie. To był tylko podejrzany, czytywali wyroki i zabijali. No i w tym momencie nawet któryś z dowódców jakiegoś małego plutonu powiedział żołnierzom, że nie, bo on wie, że wszystkich nas zamordują i tak dalej. I tu się zaczyna ten problem właśnie, jak już część oczywiście jakiegoś tam oddziału, dosyć większego oddziału, ja nie pamiętam ile tam było osób, może każdy zupełnie, ale jak już większego oddziału Sowieci rzeczywiście otoczyli, rozbroili, część ludzi oczywiście zdało się ukryć, część uciekło, ale sporo ludzi trafiło do więzienia na zamku w Rzeszowie i na 3 maja oczywiście też NKWD miało taką swoją bazę, ale pod kątem Trybunału Wojennego, już to była taka baza w pomieszczeniach starostwa powiatowego rzeszowskiego. Obecnie tam się mieści Muzeum Okręgowe w Rzeszowie na 3 maja. I tam w tych pomieszczeniach, w tych piwnicach po prostu trzymali ludzi. Więc z relacji różnych wynika, że kilka osób tam w tych pomieszczeniach zamordowali NKWD-ści. Ale też urzędowali tam oficerowie UB. Razem z oficerami NKWD urzędowali też oficerowie UB. I tak jak na przykład Wojenny Trybunał Wojskowy, prawda, sowiecki, składał się tam na tym terenie, oczywiście przy pierwszym froncie białoruskim, nie, u Koniera składał się z 4 czy z 5 ludzi, to tak samo odpowiednik był w oddelegowanych przez PKWN, przez Różewskiego ludziach, bardzo często ledwo czytanych, pisatych, ale trochę przeszkolonych i oni po prostu wymiennie wydawali wyroki śmierci. Niektórzy historycy mówią, że było tam w przeciągu tych kilku miesięcy roku 1944, bodajże do końca listopada, mówią o 135 bodajże wyrokach śmierci, ale z tych relacji, które dochodziły później,
wygląda na to, że to były setki wyroków śmierci w przeciągu tylko 3 miesięcy. To jest od połowy sierpnia, to jest wrzesień, październik, listopad, do końca października, to jest 3,5 miesiąca. Wynika, że było tak kilkaset wyroków śmierci. Teraz Kaziu, może ja poddam Kaziowi, żeby zaczął mówić już po tym momencie, po tym zgrupowaniu, jak Sowieci rozbili w lesie Turańskim. Kolega się zmęczył, więc wspomagajmy się. Temat jest naprawdę arcyciekawy. Dalej to mówię. I według mnie bardzo spłycamy. Pewne fakty są praktycznie nieosiągalne. Dlaczego ja zechcę to później uzasadnić? Jeszcze tak pobieżnie, tylko uzupełniając pewne fakty, które tutaj kolega Janusz przedstawił, ponieważ on jest historykiem, a ja jestem rolnikiem i synem naocznego świadka wokół naszej zagrody znajdował się, był zorganizowany ów obóz. Było to miejsce bardzo sprytne, niepokaźne, chytrze zorganizowane, chytrze zabezpieczone. W związku z tym przez nasz dom przetoczyło się mnóstwo historyków, ubeków, ludzi z Łezji, akowców, pseudoakowców. Moja wiedza polegała na tym, że i polega, że ja czerpałem ową wiedzę z bezpośredniego przekazu ludzi, którzy w tym wszystkim uczestniczyli. Mam jeden sukces, też powiem, że udało się odnaleźć oficera, który przeżył w obóz. Ale w szczegółach w dalszej części. Ja chciałbym tutaj się skupić na tym, że zamiarem utworzenia takich frontowych, przyfrontowych obozów, bo obóz Koniewa, marszałka Koniewa, dowódcy drugiego frontu białoruskiego, czy ukraińskiego, już nie pamiętam, ukraińskiego. Znajdował się niecałe 10 km od powstałego obozu. Nadzór miała specgrupa Siemieszkę, czyli po polsku najkrócej mówiąc śmierć szpiegom. Dla nich szpiegiem był każdy jeden inteligent, każdy jeden człowiek, który miał troszeczkę wykształcenia i niespracowane ręce, to powtórka była z Katynia. Cel był jeden. Wyniszczenie polskich sił zbrojnych, Armii Krajowej, jak również inteligencji i posiania strachu i zwątpienia wśród społeczeństwa, że poza Krasną Armią reszta jest nic warta. Łącznie z wiarą katolicką, łącznie z wszystkimi innymi dobrymi rzeczami. Harosze były tylko to, co przekazał Stalin. I tymi wartościami się kierowano. Obóz znajdował się na powierzchni około hektara, może do półtora, zamaskowany w dolince, kilometr od głównej drogi Rzeszów-Lublin, czyli tak schowany, z boku strumyczek, zarośla, zamaskowane, około 30 strażników wyposażonych w psy, także pilnowane dzień-noc, 6 ziemianek wykopanych w ziemi i w tych warunkach przechowywano jeńców. Jeńców, więźniów. Oni to nazywali różnie. My wiemy jedno, że to byli więźniowie przetrzymywani w ukrytych warunkach. Teren, otóż gdy ja mieszkam akurat obok tego, tam jest teren podszyty po głębokości 1 metra tak zwaną kurzawką. Mężczyźni powinni wiedzieć, jest to ruchoma struktura gleby nasycona wodą. Ja. Czyli taki piach mocno nasycony wodą. I w tych warunkach trzeba było
spędzać niekiedy kilka tygodni. Przez oczywiście naszych patriotów. Co zaś do tego, kto przebywa w tym obozie. Podstawową grupą, która była tam więziona, był oddział generała Filipkowskiego. On został ukarany za to, że Lwów został zdobyty przez Rosjan bez wystrzału, gdyż sprytne manewry okrążające Armia Krajowa wypędziła Niemców z Lwowa. O niektórych rzeczach tu już kolega mówił, te procesy podstępne, zwabienia i osadzenie. I stamtąd też przywieziono do Trzebuski generała Filipkowskiego i jego sześciu oficerów. Reszta wychwytywanych żołnierzy prawdopodobnie poległa w lasach Tuż. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Ponieważ oficerów i generała Filipkowskiego przetrzymywano w obozie w Trzebusce miesiąc i tydzień. Następnie wywieziono ich na Syberię. A reszta była więziona i następnie stracona. Co się zaś tyczy okoliczności. Ci żołnierze byli doskonale zorganizowani jak nowe warunki i na odezwę Bela Komorowskiego, gdy wybuchło powstanie, mieli w małych pododdziałach zmierzać na pomoc walczącej Warszawy. A tak zwani pseudoprzyjaciele z Krasnej Armii mieli za zadanie wychwytać i wymordować. I tak też czynili. Codzienne zmiany na terenie obozu, czyli jeżeli chodzi o wymienność jeńców, były też spowodowane tym, że robiono selekcję, kogo do dalszych tortur i ewentualne możliwości wyciśnięcia z nich pewnych wiadomości. Wywożono, natomiast tych, których już przeznaczono do wymordowania, jeszcze torturowano poprzez tak zwane sądy. One były te sądy zorganizowane w okolicznych zabudowaniach przylegających pośrednio, bo bezpośrednio zbyt dużo nie mogło do tego obszaru przylegać, pośrednio w prywatnych domach, wysiedlając mieszkańców wsi Trzebuska i tam też ich przesłuchiwano. Dom, w którym ja mieszkam i moje obejście jest na takim lekkim pagóreczku. Jest taki teren lekko podejściowy. To także w dolinie był obóz i z okna mojego domu, bądź też ze strychu, bo na strychu mogli moi rodzice spać, w oborze mieszkać, było widać jak na dłoni cały obóz. W związku z tym wiadomości mojego ojca były wiarygodne i bezpośrednie. Ponadto po każdej egzekucji, a egzekucje odbywały się w każdy czwartek, można było przez tychże oprawców sowieckich alkohol pić do woli. W każdy czwartek egzekucja, w piątek balanga pijaca. Pułkownik, który ten dowodził, niesamowicie lubiał grać na harmoszce i uwielbiał, jak ktoś grał. Mój ojciec akurat był muzykiem, dobrze grał na akordeonie. Był wówczas 19-letnim chłopakiem i tenże oficer, tenże pułkownik, kapitan Sobiech, który przeżył, twierdził, że jego nazwisko było Kłamyjec. Historycy jeszcze nie udowodnili, ale potem to może później. Tenże pułkownik zapraszał ojca tak już w takim stadium, jak już dobrze sobie wypili Sowieci, to on wysyłał swojego posłańca, proszę go przyprowadzić, żeby ona na harmoszce grała. I ojciec mówił, że najbardziej niebezpieczne były momenty, kiedy już im zawody przelewało
głowa, wtedy wychodziły te najgorsze instynkty z nich. Czyli z jednej strony walka sumienia, bo trzeba powiedzieć, że w Katyniu strzelano w tył głowy, natomiast w Lasach Tuży rżnięto nożem, albo odrzynano gardła, albo uderzyłem w rdzeń kręgowy w okolice tutaj potylicy podmuszczy. Czyli też następował zgon natychmiastowy. Tenże pułkownik był świetnym muzykiem i tancerzem i pewnego wieczoru kazał sobie zagrać kozaka i tańczył z nożami. Niektórzy to opisują, że to poprzez wyrzuty sumienia. To jest pewne zniekształcanie, ale ja o tym jeszcze później powiem, co się z czego bierze. Po prostu podczas tańca z nożami skaleczył się w lewo ramię. Nadciął sobie tutaj żywy. Jak zobaczył spływającą krew, która wyskoczyła mu aż na twarz, na nim się odezwało sumienie. Nie rozumiał, co to znaczy spowiedź, ale w takim dziwnej tonacji głosowej zwrócił się do mojego ojca, ten przeprowadź księdza, ja będę się skarżył. Nie rozumiał spowiedź, ale wiedział, że coś, o coś się sumienie upomina. No biedny ojciec był też inwalidą, chodzi o kulach. Mówi, cóż mu mógł zrobić? Grać, aż się zmęczył i padł. Bo wtedy było niebezpieczeństwo, że pan zaczął się zachowywać jak zwierzę. Skakał po piec, różne oddźwięki wydało, czyli sumienie go już przebierało granice możliwości, które mógł znieść. To tak na marginesie, w jakiej rzeczywistości przebywali ci więźniowie. Co ich czekało? Brak jakiegokolwiek szacunku jako dla człowieka. Nie dla wroga, bo wroga oni niszczyli, ale jako człowieka. Oni byli traktowani, ci więźniowie, jak nieludzkie stworzenie. Ty masz powiedzieć, co wiesz, że masz zginąć. To było ich takie ogólne hasło. Najbardziej przykrym w tym wszystkim jest to, że... Proszę dalej mikrofon troszeczkę. Jestem tak przyzwyczajony do lepszych mikrofonów, że... Ale chudzi okropnie, jak ma każdy. Że ten jest lekki, to mi do góry. Najbardziej w tym wszystkim jest przykre to, że... Ja już troszeczkę przeskoczę, bo nie chciałbym powtarzać tego, co kolega. Że kiedy doczekaliśmy się tak zwanej niepodległości, mam tu na myśli już lata 80., nie otwarto wszelkich archiwów. To, co pokazuje się w publikacjach, ja tu mam przed sobą wycinek Gazety Warszawskiej, ja takie artykuły same czytałem, wyjeżdżając w 89. do Stanów, w prasie polonijnej, wydawanych przez pewną mniejszość, to proszę sobie resztę dopowiedzieć. Czyli zajęto się nie otwarciem archiwów, tylko streszczaniem tego, co wydały wojskowe służby informacyjne na ten temat.